Z Ewangelii świętego Marka. Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło, a mówiły między sobą: kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu? Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę, i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: nie bójcie się, szukacie Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego. Powstał, nie ma go tu. Niech zmartwychwstały Pan opromieni nas swoim światłem, a w serca wleje nam łaskę i siłę, aby radość zmartwychwstania Pana w wielkanocny poranek przepełniła nasze serca do odważnego wyznawania wiary w Chrystusa zmartwychwstałego. Niech zmartwychwstały Pan będzie dla nas tym właściwym drogowskazem do codziennego zmagania się ze złem, obroną świętości, upokorzeniem, niesprawiedliwością, zakłamaniem, wyśmiewaniem rodziny czy ubożeniem naszych bliskich. Chryste zmartwychwstały, zwycięzco śmierci, piekła i szatana, przeniknij swoim światłem to wszystko zło i zatop je w niedostępnej otchłani. A nasze serca oświeć łaską miłości, pokoju, radości, abyśmy mogli radośnie i w pokoju serca świętować uroczystość zmartwychwstania Pańskiego, a łaskami zmartwychwstałego Pana mogli się dzielić w naszych rodzinach, wspólnotach, wśród naszych bliskich, sąsiadów i znajomych. Drogim współbraciom, rodzinie, kolegom, przyjaciołom i znajomym oraz Wam wszystkim, którzy spotykacie się na modlitwie na moim YouTube'owym kanale, z całego serca życzę i pamiętam o Was wszystkich w modlitwie. Alleluja, Pan zmartwychwstał, alleluja.